Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Bolubię. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach, które dotyczą bardzo podobnej tematyki, aczkolwiek część z nich to literatura faktu, a część to literatura rozrywkowa, beletrystyczna. Zaczniemy od książki, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Książki, od której naprawdę nie mogłam się oderwać. Jej tytuł to Ostatni Trop, podtytuł to Tajemnica Zaginięcia Sióstr Lion. Autorem jest Mark Bowden, czyli amerykański dziennikarz. Ta książka opowiada o prawdziwych wydarzeniach. W roku 1975 w niewielkim mieście doszło do zaginięcia dwóch sióstr. Sióstr Leon. Jedna z nich miała wtedy 12 lat, młodsza miała 10 lat. Dziewczynki zaginęły podczas zakupów, na które wybrały się z rodzicami i te zakupy były w jakimś tam centrum handlowym, dość zatłoczonym miejscu tych sióstr nigdy nie odnaleziono. Nie odnaleziono także i chciał nikt nie został skazany za tę zbrodnię. Ta smutna sytuacja bardzo odbiła się na życiu mieszkańców tej miejscowości. Nawet policjanci wkraczający do służby w policji bardzo często zaglądali do akt zaginięcia tych sióstr, mając nadzieję, że po latach uda im się wpaść na jakiś trop i rozwiązać tę Zbrodnię, tę zagadkę kryminalną. I po 38 latach postanowiono przesłuchać jeszcze jednego ze świadków, który w tamtym czasie widziany był w centrum handlowym, który był świadkiem tego, że ktoś wyprowadzał dziewczynki ze sklepu. Okazało się, że ten człowiek akurat odsiaduje karę więzienia, więc dostęp do niego był niezwykle łatwy. I ta książka, właśnie, Ostatni Trop. Jest zapisem wielu przesłuchań tego człowieka. Jest zapisem tego, jak krok po kroku, słowo po słowie, śledczy wyrywają prawdę, odnajdują kolejne tropy dotyczące zaginięcia dwóch sióstr. Bardzo, bardzo Wam polecam. Tym bardziej, że Mark Bowden, autor tej książki, relacjonował tę sprawę już w latach 70. On był z tą sprawą od samego początku. Teraz szczęśliwie mógł napisać jej zakończenie. Druga książka dotyczy bardzo medialnej sprawy, która wydarzyła się w Polsce. Chodzi o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów, czyli byłego premiera Polski. Do tego zabójstwa doszło w 1992 roku. Książka Moniki Góry, Człowiek, który wiedział za dużo, z tytułem Jeszcze dlaczego zginęli Jaroszewiczowie, Dotyczy właśnie tego morderstwa oraz śledztwa, które zostało przeprowadzone później. Ta dziennikarka jest bardzo wnikliwa, ona zadaje bardzo dużo pytań, natomiast nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie te pytania. Natomiast podrzuca nam pewne tropy, pod podrzuca nam pewne sposoby myślenia o tym przestępstwie. Rozprawa podejrzanych roz odbyła się dopiero w 2020 roku. Przed sądem stanął gang, tak zwany gang karateków, natomiast autorka tej książki śmie powątpiewać w to, że oni właśnie dopuścili się tego morderstwa. Ona bardzo dokładnie analizuje to, co działo się w dniach poprzedzających morderstwo w Wilii Jaroszewiczów, jak przebiegała wizja lokalna na miejscu, jak zbierano dowody oraz jak prowadzono, w jakim kierunku prowadzono śledztwo. Powątpiewa także w to, że to morderstwo zostało popełnione na punkcie rabunkowym. Wszystko wskazuje na to, że ktoś próbował od Jaroszewicza wydusić jakieś informacje. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką, bardzo polecam Wam tę książkę, ponieważ ona zadaje bardzo dużo pytań, stawia bardzo wiele hipotez, daje nam bardzo dużo do myślenia. Także o tym, jak działa polski wymiar karny. Trzecia książka, o której chciałam wam powiedzieć, również z serii True Crime, to W umyśle mordercy Łukasza Wrońskiego. Autor tej książki jest psychologiem, jest biegłym sądowym, a także profilerem. Napisał książkę, która jest podręcznikiem dla profilerów. Natomiast W umyśle mordercy jest książką skierowaną do zwykłego czytelnika. Ja tej książki już się pozbyłam. Po prostu uznałam, że nie ma sensu trzymać jej na półce, ponieważ od razu wam powiem, ona mi się w ogóle nie spodobała. Ta książka to zbiór opowieści o najbardziej znanych seryjnych mordercach, o gwałcicielach, o zabójcach, którzy zasłynęli na całym świecie. To jest taki przegląd. Natomiast autor w tej książce skupia się na podkreślaniu wątków sensacyjnych gra na najniższych instynktach. Przede wszystkim pokazuje nam to, Czego powinniśmy się bać, co nas przeraża, przeraża, co nas obrzydza. Natomiast, mimo swojego wykształcenia, mimo swojego przygotowania merytorycznego, nie zagląda w umysł tych morderców. On nam po prostu serwuje opowiastki, jakby rodem z prasy brukowej. Poza tym zastanawiam się także, do kogo skierowana mogłaby być ta książka. Ponieważ, jeżeli ktoś interesuje się tego typu literaturą, przeczytał już wcześniej bardzo dużo książek o tych samych seryjnych mordercach, o zabójcach i innych przestępcach. Więc takie krótkie kompendium wiedzy, w którym każdemu z nich poświęca się kilka stron, epatując przemocą, naprawdę nie ma większego sensu. Zatem, tej książki wam nie polecam. Przechodzimy teraz do literatury popularnej. Do kryminałów. Anna Kańtoch napisała drugą część serii kryminalnej, związanej z porami roku, pod tytułem Lato utraconych. Pierwsza część, Wiosna Zaginionych, jest równie dobra jak ta pierwsza. Obie Wam bardzo polecam i już mówię dlaczego. Przede wszystkim ze względu na główną bohaterkę tych powieści, policjantkę Krystynę Lesińską, która w wiośnie. Jest emerytką, która już się nudzi na emeryturze i zaczyna zauważać pewne niepokojące rzeczy dziejące się w sąsiedztwie jej domu. Natomiast w tej części, która nie jest chronologiczna, ona się dzieje wcześniej, przed wiosną zaginionych, w lecie, Krystyna Lesińska jest kobietą w średnim wieku, której właśnie niedawno umarł mąż czy też partner życiowy. Jest kobietą pogrążoną w żałobie, która za wszelką cenę chce pokazać sobie oraz udowodnić swoim przełożonym, że ta tragedia rodzinna nie wpłynie na jej pracę i na jej zdolność zauważania i koja kojarzenia faktów. Trafia natomiast na bardzo trudną sprawę kryminalną. Pewnego lata w leśniczówce położonej na uboczu dochodzi do Tragicznego wydarzenia, do ogromnej zbrodni. Ginie praktycznie cała rodzina: dwie małe dziewczynki, ich rodzice, a starszy brat zostaje bardzo poważnie ranny. Ci ludzie przyjechali tam wypoczywać, natomiast skończyli tragicznie. I Lesińska ze swoim zespołem próbuje się dowiedzieć, co się stało. Wkrótce okazuje się, że chłopiec, który został ranny, ale przeżył, ma za sobą bardzo traumatyczną przeszłość. On, jako mały chłopiec, zdaje się sześcioletni, został uprowadzony w górach podczas pobytu wakacyjnego z rodzicami i dopiero odnalazł się zupełnie niedawno. Wrócił do ojca i próbuje odbudować swoje życie na nowo. Wcześniej był przetrzymywany przez kogoś w jakiejś ciemnej piwnicy. Dlaczego nad tą rodziną wisi takie fatum? Co tam się rzeczywiście stało? Bardzo fajna. Bardzo wciągająca, bardzo przekonująca powieść kryminalna, którą Wam bardzo polecam. A ja przyznam się, że bardzo już czekam na jesień, ponieważ liczę na to, że jesienią ukaże się kolejny tom tej wciągającej, błyskotliwej serii kryminalnej. Kolejny autor to autor bardzo dobrze znany, autor, który nas nie zawodzi, autor, który ma ogromną rzeszę fanów. Mówi o Marku Krajewskim. Oraz jego najnowszej powieści Miasto Szpiegów. To jest seria z Edwardem Popielskim. Dzieje się w latach 30. Edward Popielski, jak wiemy, działa, pracuje w Lwowie, ale w tej części zostaje wysłany wraz ze swoją rodziną do Gdańska, ponieważ jego mocodawcy uznają, że może się przyczynić do poprawienia stosunków polsko-niemieckich. Gdańsk, jak wiemy, w latach 30. zamieszkiwany był przez ludność i niemiecką, i polską. Na tle narodowościowym dochodziło do wielu zamieszek, pobić, a także morderstw. Działali tam szpiedzy, działali tam agencji różnych mocarstw. I Popielski ma sobie jakoś z tą sprawą poradzić. Działa tam incognito, aczkolwiek ten, kto ma wiedzieć, że Popielski jest agentem, Doskonale o tym wie. Akcja jest bardzo dynamiczna, dzieje się tutaj bardzo dużo. Trub ściele się gęsto, dochodzi do różnych dramatów także związanych z życiem prywatnym naszego głównego bohatera. Natomiast jedna rzecz, która bardzo mi się podobała, miała miejsce jeszcze na początku książki, kiedy Popielski był w Lwowie i w Lwowie także działało laboratorium Weigla, który badał jak przenoszony jest tyfus, i próbował wynaleźć lek na tą chorobę. I aby dokonać swoich odkryć, musiał mieć hodowlę wszy. I te wszy karmił. Wiecie w jaki sposób? Otóż wynajmował ludzi, najczęściej biednych mieszkańców Lwowa, którzy przychodzili do jego laboratorium, wystawiali nogę, i na tej nodze pasły się laboratoryjne owady. Powiem Wam, że było to dla mnie tak fascynujące, że zamierzam przeczytać książkę o Weiglu i wiem, że taka się ukazała w Polsce, natomiast nie znam jej tytułu. Jeżeli pamiętacie, jeżeli wiecie, co to jest za tytuł, proszę podpowiedzcie mi gdzieś w komentarzu, żebym mogła jak najszybciej tę książkę odnaleźć. I jeszcze mam dla Was trzeci kryminał. Kryminał autorki, którą naprawdę bardzo lubię. Czytam wszystko, co napisała. Jest to irlandzka pisarka Tana French. Niedawno okazała się jej książka pod tytułem Zdala od świateł. Ta książka opowiada o amerykańskim policjancie, który niedawno przeszedł na emeryturę, rozstał się z żoną, jego córka już poszła na swoje i wobec tego on postanawia odciąć się od swojego dawnego życia i wyprowadza się do, do Europy. Kupuje sobie mały domek na irlandzkiej wsi i powoli sobie ten dom remontuje, żeby móc w nim zamieszkać, spędzić być może resztę swojego życia. Ale wiadomo, mała miejscowość wszyscy mają go na oku i on się czuje obserwowany. Pewnego dnia okazuje się, że obserwuje go kilkunastolatni chłopak. On chyba ma jakieś 12 lat. I ten chłopak gdzieś tam zakrada się lasem, ukrywa się między drzewami, między krzakami, i obserwuje tego policjanta, który dokonuje jakichś tam prac remontowych. Oczywiście. W pewnym momencie zaczynają ze sobą rozmawiać, i policjant dowiaduje się, że chłopak dlatego tak go nachodzi, ponieważ dowiedział się, że ma do czynienia z policjantem i chciałby poprosić tego policjanta o przeprowadzenie prywatnego śledztwa. Otóż kilka miesięcy wcześniej zaginął brat tego nastolatka. Nikt tego chłopaka nie szuka. Ani matka, ani znajomi, nikt nie zgłosił jego zaginięcia, ponieważ wszyscy zakładają, że ten Młody chłopak wyjechał prawdopodobnie do Anglii, może do Londynu, żeby zacząć tam nowe życie. I chcąc nie chcąc, ten nasz amerykański policjant zaczyna interesować się tym, co dzieje się w wiosce, i poznawać życie i zwyczaje mieszkańców swojej nowej, małej ojczyzny. I jedna uwaga. Jak zwykle, książki tej autorki. Są dla mnie absolutnie wciągające od samego początku. Tak ta, mniej więcej do połowy, była dość nudna. Głównie przeważały tam wątki obyczajowe, niewiele się działo, dopiero akcja zaczęła się od połowy książki. Także, jeżeli lubicie takie książki, w których mamy przewagę wątków obyczajowych, w których poznajemy jakieś okolice, to bardzo wam polecam. Natomiast, jeżeli liczycie na dynamiczny kryminał, w którym dużo się dzieje, to na pewno z dala od świateł nie będzie taką książką. No więc to by było na tyle. Opowiedziałam dzisiaj wam o sześciu książkach. Mam nadzieję, że któraś z nich znajdzie się na waszej liście do przeczytania. Napiszcie mi, która bądź które, a ja tymczasem się żegnam z wami i do zobaczenia za tydzień. パパパパ。Pa, pa, 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 pa.